cześć, z tej strony Liller, witam cię w 2021 roku. Wow, na razie ten rok się skończył, a dzisiaj w Minecraft 1.17 go również pożegnamy. Co prawda teraz jak to nagrywam jest 31 grudnia jeszcze i jest teraz na żywo. Jeżeli chcesz oglądać live'y, to wpadnij do linku w opisie. Livestreamy z Minecraft 1.17 są na Twitchu i zaobserwuj tam, to jest darmowe, masz link w opisie. I również w opisie masz koszuleczki, między innymi z Monaliskiem. Takie oto piękne koszulki, case'y, koszulki, bluzy. Wszystko co najlepsze, wpadnij do linku w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie, a dzisiaj słuchajcie, powiem co będziemy robić. Oprócz tego, że będziemy żegnać 2020 rok fajerwerkami niesamowitymi, które przygotowaliśmy przez kilka godzin, oraz wysadzeniem napisu 2020, będę chciał zrobić eksperyment. Otóż usłyszałem pewien, nie wiem czy to jest mit, czy to jest fakt, usłyszałem na live'ie, że podobno, jeżeli walnie piorun w grzybową krowę, to coś się z nią dziwnego stanie. Stanie się jakąś brązową krową. Ale przecież brązowa krowa to jest zwykła krowa, ale ludzie mówią, że to jest jakaś inna krowa. Nie wiem o co chodzi. Pierwszy to słyszę i chcę to sprawdzić. Jeżeli coś o tym wiesz, to możesz mi napisać, a jak nie wiesz, to oglądaj się, dowiemy zarazem. Zostaw też łapkę w górę, to jest sprawdziony sposób, żeby twój rok 2021 był lepszy niż 2020, który był takim średnim rokiem, można powiedzieć. Więc zostaw łapkę w górę, a my lecimy z tym odcinkiem. Słuchajcie, musimy powsadzać fajerwerki do tych oto dispenserów. Ukryłem dookoła góry, bo się rozmieściłem dookoła góry, 5 dozowników, póki co pustych, i będziemy musieli je za chwilkę aktywować. O, tutaj będzie musiał dopłynąć sobie redstone, tylko czekajcie, właściwie czemu to jest zasilone cały czas? Chwila. O, przestałoby zasilone, elegancko. I zanim sprawdzimy cokolwiek, jak szybko leci ten zegar? Okej, dosyć szybko. Dobra, te fajerwerki polecą bardzo szybko. To będzie szybki pokaz fajerwerek. Może lepiej, bo też chcę iść po tą krowę i zobaczyć, co właściwie stanie, bo naprawdę nie mam żadnego pojęcia, o co może z tym chodzić. Więc tutaj ustawimy cel, okej, do którego strzelimy z łuku bombą. Jak strzelimy z tego łuku w ten cel, to powinno się to aktywować? Aktywuje się. Ale tak się w sumie baguje też trochę, więc tak za długo się aktywuje. Okej, mam pomysł, bo wydaje mi się, że jeżeli uderzymy w taką właśnie cel, taką tarczę, wiecie, cel do strzelania, to sygnał redstone'owy cały czas leci po prostu, cały czas, no nie? Ale w momencie, kiedy będzie kooperator, to wydaje mi się, że on poleci tylko na sekundę i nawet jeśli tak, to i tak na za długą sekundę. Dobra, wiecie co? Zrobimy coś takiego. Nie będzie tak widowiskowo, po prostu postawimy kilka pięknych, niesamowitych repeaterów, przekaźników, które po prostu się opóźnią. Ja tutaj zrobię coś takiego. Pyk! Okej, polecimy sobie i będziemy mogli patrzeć na fajerwerki, które będą strzelać po kilku sekundach. Okej, czy to jest niesamowite? Tak! Jest niesamowite! Nie sugerujcie, że nie. Więc ja tu tylko to rozwalę, bo jeszcze tego nie robimy i ustawiamy fajerwerki. Pokażę wam w ogóle, jakie fajerwerki zrobiliśmy, bo nigdy jeszcze takich fajerwerek, jak w dzisiejszym odcinku robiłem, nie widziałem, więc może być ciekawie. Okej, mamy więc tyle fajerwerek, które lecą na wysokość 1, czy tak dosyć nisko. Mamy trochę fajerwerek na lot 2 i dosyć sporo fajerwerek lotu 3, czyli takie, które lecą na samą górę, gdzieś tam w przestworza, poza orbitę. Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo. Okej, więc włożę sobie te fajerwerki. Na razie lot 1 i posegregujmy je tak, żeby było to w miarę sensownie jakoś rozłożone, bo dozowniki są właśnie dookoła całej naszej góry. Na przykład tutaj jest kolejny dozownik i tutaj na pewno nie będzie pokawać żadnych fajerwerek lotu 1, bo po prostu one wybuchną na wysokości maksymalnie tej choinki. To będzie... można zobaczyć, czekajcie, patrzcie. Pyk, okej. No właśnie, słownie, na wysokości choinki wybuchną, to nie będzie wcale fajnie wyglądało, więc te fajerwerki, które lecą niżej, postawiamy na dozownikę, które leżą wyżej. To chyba ma sens. Więc najwyższy dozownik to jest ten i do niego wsadzimy... ile tych fajerwerek? Pyk, 9... Jakichś może różnych. Okej, tyle fajerwerek, nawet nie wiem ile, więc nie wiem, czy to dobrze, że nie liczy tych fajerwerek, ale YOLO, jestem crazy, załóżmy. Kolejny dozownik, który był chyba wysoko... O kurczę, tu nie ma dozownika. Nie pomyślałem, ale tu chciałbym, żeby był dozownik. O, tu jest dozownik, ale nie jest podpięty. Holipcia! No to czekajcie, musimy podpiąć dozownik. Okej, i tutaj również możemy wsadzić te fajerwerki lot 1. O nie się nie muszę martwić, bo one będą po prostu fajnie leciały, myślę, stąd tak pewnie na wysokość tego dymu tutaj. Okej, to będzie wyglądało nieźle. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy wsadzać. Także tutaj możemy spokojnie wsadzić te fajerwerki lot 1, te, które tam zostały. I teraz pakujemy te najlepsze. Wszystkie fajerwerki, które lecą mega wysoko. Uuu, właśnie. Dziękuję bardzo wszystkim osobom na live, co mi napisały, że ja postawiłem tam komperator. Jestem nieprzytomny.
Wybaczcie. Zróbmy więc może jednak repeater, bo właśnie o repeater nam chodziło, prawda? Żal, ale byłby fail. Ale byłby fail, gdybym nie nagrywał tego na live'ie. Ja nie mogę. Byśmy nie zużyli naszych fajerwerek. Byłoby przykro. Więc zróbmy czerwone pochodnie i przekaźnik. Pyk! Dobra, bezpiecznie, święta uratowane. Dzięki wielkie ludziska. Więc bierzemy fajerwerki lotu 2 i lotu 3, których jest chyba w sumie, no, najwięcej, albo prawie najwięcej. I one właśnie będą najlepsze, tak mi się wydaje. Więc tak, tutaj kładziemy lot 3. O, to jest słuchajcie fajny, kształt creepera. To damy tam akurat na samą górę. A tutaj może też dać jakieś, pyk. Damy sobie jednak jedną. Bo zrobiliśmy też, słuchajcie, poświęciliśmy główkę creepera i postawiłem w niektórych miejscach fajerwerki, które będą emitowały, znaczy będą wybuchały w kształt głowy creepera. To będzie wyglądało, myślę, że zjawiskowo. Bardzo płaczę za moją główką creepera, ale no, myślę, że trzeba było to wykorzystać. No w końcu nowy rok stara się raz na rok, więc trzeba było zainwestować, trzeba było to zrobić, tak mi się wydaje. Część tych fajerwerek, tak w sumie myślę, lotu 1 możemy postawiać też z przodu, bo będzie też wyglądało nieźle. Więc ja część tych fajerwerek wezmę stąd jeszcze. I postawię tutaj również na pewno kształt creepera. Gdzie jest twarz creepera? Twarz creepera, twarz creepera. Jest kształt creepera. Postawmy tutaj też kształt creepera, że wybuchł stąd. Będzie to ładnie wyglądało. I zamiast komperatora, tfu, przekaźnik. I święta obratowane. Tutaj lot 1 spoko, lot 3 jeszcze jak, lot 3 oczywiście. Poproszę. I na przykład jeszcze, o takie, też creeper może polecieć jeden stąd. I gitarka. Szampan z butelki Expa. Dobre. Zrobimy też szampana. I w sumie i tak musimy poczekać chwilę, żeby nastała noc, bo jednak chyba nie chcemy patrzeć na to, jak fajerwerki wybuchają w dzień. To nie będzie wyglądało wcale jakoś ciekawie. Więc ja skoczę po jedzonko i po butelkę z Expem. Butelki z Expa na szczęście są bardzo łatwo dostępne w naszym świecie. Czekajcie, tylko odłożę to mięsko brzydkie i wezmę sobie jakieś może świeże. Czekajcie, co by tu wziąć? A chlebki. Dzisiaj będę jeść chlebki i pieczone łososie. Więc skoczmy sobie, słuchajcie, do naszego ostatnika, który sprzeda nam butelki z Expem, tylko my musimy dać mu szmaragdy, więc 6 szmaragdów powinno wystarczyć. No i otworzymy szampana. Elegancko. Dzień dobry, PWP Pan Kapon. Dobrego nowego roku. Pyk, 2 szampany. Ha! Zaszaleję. 2 szampany dla mnie. Co to jest? W międzyczasie, skoro czekamy nadal na ten dzień, znaczy na noc w sumie, tylko tak się, czeka jednak na dzień, będę chciał zrobić piorunochron. Piorunochron, który robimy z tego, z miedzi. I to się robiło w ten sposób? Nie. Chwila. Piorunochron. 3 miedzi potrzebne są, spoko. Dlatego też, że jak wybuchnie burza i będziemy na naszym grzybowym biomie, który jest w tamtą stronę cały czas, chyba z 1000 kratek, będziemy mogli zobaczyć, przeprowadzić eksperyment na tej krowie. Nie mam żadnego pojęcia, o co z tym chodzi. I tak jak Lava Pap napisał mi właśnie teraz na czacie, nie zapomnij wystrzelić z fajerwerki z kuszy. I to jest bardzo dobry pomysł. Nigdy nie robiłem, chyba, więc fajnie by było to przetestować. Fajerwerka z kuszy. Kurczę. Więc wywalmy to strzałę i załadujmy fajerwerkę. Na przykład tą. Jakąkolwiek w sumie. Jak to zrobić? Napinam to i jest fajerwerka? Nie. Zwykły pocisk, tak? Strzała. Okej. Ale w momencie, kiedy wywalę fajerwerki inne niż ta i wywalę pociski... Nie, jak to zrobić? Czy muszę to w craftingu może ustawić? Nie. Aha, fajerwerka w drugą rękę. What? Serio? I teraz ja to mogę zapakować? Faktycznie! Pierwszy raz, że się to widzę. Co jest grane? Epickie. Na pewno mi się to bardzo podoba. Więc coolio. Mamy nabitą fajerwerkę na kuszę. Lol. To wygląda mega dziwnie. Aż... Kurde, kusi, żeby strzelić, ale jeszcze jest ten dzień, bez sensu, zupełnie. Na deser po piccolo wypijemy sobie podejrzaną potrawkę, to będzie dopełnienie wieczoru, która podobno daje jakieś losowe efekty, więc to brzmi bardzo odpowiedzialnie. Pić dziwną zupę, która nie wiem, co mi zrobi. To brzmi jak bardzo udany Sylwester. Więc słońce już zachodzi. Możemy w sumie jednak zacząć ten wieczór od tej podejrzanej potrawki, bo chcę zobaczyć, jaki efekt nam się trafi i... Żaden! Słownie żaden efekt. Ta podejrzana potrawka wcale nie była podejrzana. Żenada. Okej, słabo. To czekajcie. Jak czekamy na noc? Możesz napisać teraz w komentarzu, czy masz jakieś
postanowienia na nowy rok 2021. Ja na przykład mam postanowienie, że zbuduję pałac dla Monaliska. To jest moje postanowienie. Możesz napisać ty, czy masz jakieś swoje postanowienie, czy może będziesz od teraz mieć same piątki w szkole. A może będziesz codziennie na premierze o 9:30. Bardzo dobre postanowienia, polecam takie postanowienia. Więc napisz, co w tym roku chcesz robić, a ja ci przypnę serduszko i wtedy to już nie możesz odpuścić. Musisz się trzymać tego postanowienia. Już do końca roku musisz trzymać tego postanowienia. Okej, słuchajcie, znika słońce. Robi się atmosferycznie. Bobert na szczęście nie jest jak pieski w prawdziwym życiu i kotki i nie będzie się bać fajerwerek, mam nadzieję. Ty też, kurczakens, babo jajo, też się nie bój, spokojnie. To tylko Minecraft, tutaj nic się nie stanie. A my, słuchajcie, możemy przygotować nasz spot, w którym będziemy oglądać, z którego będziemy oglądać. Więc weźmy fajerwerki, bo fajerwerkami się dostaniemy na ten spot. Będziemy oglądać, słuchajcie, fajerwerki z tego to drzewka, bo stwierdziłem, że stąd po prostu jest perfekcyjny widok na naszą górę i na to właśnie, jak będą te fajerwerki lecieć, więc słuchajcie, tutaj postawmy sobie kamień, nie pytajcie czemu, postawmy na nim słup, też nie pytajcie czemu, po prostu to jest ozdobne. To jest miejsce, z którego ogląda się fajerwerki. I zaczynamy już, kurczę, bo nie mogę wytrzymać. Więc tutaj gdzieś jest magiczna dźwignia, ściemniło się. Możemy więc lecieć i pyk, 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 pyk. Zaczyna się, wow, wow, wybucha, o nie, ja spanikowałem. Aaaa! Jakie piękne! One są cudowne! W sensie, kurde, spanikowałem. Wow! Wow! Jakie dobre fajerwerki! W sensie, tam naprawdę były cały czas takie same. Ej, to jest kozackie. Te ostatnie były kozackie. Co? Co? Jakie dobre to było! Ale dobre to było. Według mnie, za szybko to leciało. Okej? Okay? Za szybko to leciało. Ale poza tym było świetne. Tutaj było cały czas samo, ale to, co tu się odwalało, ja nie mogę. Mega kozak, łapka w górę musi być za te fajerwerki, bo były ładne. A teraz jak ci za mało wybuchów, bo mówisz, że to, co to za wybuch, dealer, był? Co to za wybuch był? Nie był wybuch. To popatrzymy, słuchajcie, na 2020, jak wybucha. Tak nie działa, szkoda. To by było fajne, gdyby tak działało, że wybuchi teraz na 2020. Ale spokojnie. Mamy dużo TNT ukryte za tym napisem 2020 i zaraz to TNT wysadzimy. Dobra, weźmy te repeatery, weźmy sobie tą dźwignię. Słuchajcie, recykling pełną parą. Wykorzystamy dwa razy samą dźwignię, repeatery i ustawmy się, słuchajcie, obok tego TNT. Mam nadzieję, że to nie rozwali wieży przyjaźni ani za bardzo tego terenu. Na pewno byłoby miło, gdybym ewakuował te lamy, ale trochę mi się nie chce, więc lam i tak mamy już dużo w świątyni lam, więc nie wyginął, ale możliwe, że 2021 nie będzie ich ulubionym rokiem, tych lam. Więc tak, stawiam tutaj, słuchajcie, 4 repeatery, okej, okay, na maksa i kładziemy dźwignię, którą, czekajcie, przygotuję sobie tylko tutaj fajerwerki, żeby szybko lecieć, odpalamy, odlatujemy, i patrzymy, słuchajcie, stąd, jak wybucha 2020! I udało się. Dobra, to wybuchów na tyle, starczy, starczy. 2021, życzę ci, żeby był najlepszym rokiem twojego życia, żeby wszystko było fajnie, dobrze i żeby nas wszystkich jako ludzkość nie spotkało tyle strasznych rzeczy, jak w tym 2020, bo było z tym. Tego było za dużo, za dużo, za dużo. Teraz idziemy spać i słuchajcie, lecimy zmienić grzybową krowę czerwoną w grzybową krowę brązową, której nie widziałem nigdy. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. A, i szampan! Wcale nie jest dzień, wcale nie jest dzień. Pyk! Szampan! Twoje zdrowie, ziom. Zostaw łapkę. Nie, nie jest dzień. Wydaje ci się, okej? Okay? Jest po prostu przesilenie jest letnie. Dobra, wszyscy wiemy już o tym, że jest tutaj ten niesamowity biom. Nie było mi na nim za długo. I nigdy, słuchajcie, nie widziałem brązowej grzybowej krowy w Minecraft. Dlatego też musimy przeprowadzić eksperyment. Przede wszystkim jednak bardzo się boję, że ta grzybowa krowa po prostu spłonie, bo w sumie jak walnie taki piorun w krowę, czy ona nie spłonie? Musimy przygotować, słuchajcie, dla niej wodę, którą ją zalejemy. Więc ty krowo, idziesz do dołu. Jak coś, idziesz do dołu, o tutaj, pyk, jesteś w dole i z niego nie wyjdziesz już nigdy. W sensie teraz przynajmniej nie. Tutaj położymy piorunochron, który sprawi, że pewnego razu walnie tutaj piorun w ciebie i będziesz inną, będziesz odmieniona. W ogóle, o co chodzi? Od kiedy takie coś jest? Pierwszy słyszę. Ej, ona wyszła! Nie, zaraz, to było głupie, nie pomyślałem o tym.
że to jest solidny blok i można na niego wejść, faktycznie. Więc wiecie co, idziemy jednak jeszcze po wiaderko i idziemy również po lasso, tak żeby tą krowę tutaj przywiązać, żeby nam nie uciekła. Więc wracanko, okej, okay, wiadereczko powinno być tutaj i tak samo linka, więc mamy smycz, mamy wiadro z wodą, nikomu się krzywda nie stanie, wszystko będzie... Dobrze, dobra, w takim razie przyprowadźmy tutaj tą krowissimo. Krowissimo, proszę za mną. Proszę bardzo, proszę bardzo. Bardzo chciałbym, żeby w Minecrafcie zostały dane kwieciste krowy. Krowy kwietne. Nie wiem, jak się nazywa profesjonalnie, ale to wygląda epicko. One wyglądają super. I to są krowy, które są w Minecraft Earth, ale nie ma ich w Minecrafcie zwykłym. Według mnie byłoby bardzo fajnie, gdyby zostały dane. Naprawdę. Okej, okay, ta krowa już nie ucieknie stąd. Nigdy. Szkoda, że nie możemy jej przywiązać do tej... Możemy... Nie, upadło to. Myślałem, że możemy przywiązać się do piórnochronu. To byłoby brutalne trochę, ale z drugiej strony bardzo praktyczne. Więc ta krowa tutaj już zostaje. My kładziemy... nie, piórnochron już tu jest. I słuchajcie, musimy pomodlić się o burzę do bogów Minecraft. Jest na to sposób. Słuchaj, jeżeli stawisz łapkę w górę, to podobno rozpocznie się burza. Okej? Okay? Jako, że na live teraz jest 600 osób, wszystkie te osoby zrobią razem... Hom. Ale musisz stać łapkę w górę. Jak zrobimy hom, to wtedy wybuchnie piorun. Hom, 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 to się uda, to się uda. Mamy deszcz! Tak! Łapka w górę zadziałała i 600 osób robiących hom. I zmieniła się. What? What? Pierwszy raz takie coś widzę. Co jest? O, ta sporota odmieniona! Co? Ona się tak będzie zmieniać cały czas? Chwila, chwila, zmieni się znowu, ale ona zginie, nie? Nie daj, że ona zginie pewnie, zakładam, że ona zginie. Zmień się z powrotem, ten dźwięk w ogóle! Co to było? Co to było? Musimy rozwalić ten piórunochron, tylko że najpierw... Hej! Walnie jeszcze ta burza? O, może ją drugą też przesuniemy tutaj. Może dwie się zmienią, ale by było czadersko. O, 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 nie, ją zabijemy zaraz, kurde no. Psz. Nie, ona zginie tego piórunu. O, zmieniła się! Zmieniły się dwie! Rozwalam to! O tak! Mamy... What? Ale mnie to poryło, co? Pierwszy raz widzę taką krowę w Minecraft. Co? Jest grane. Od kiedy? Ale mnie to poryło. Napisz, czy takie coś kiedykolwiek widziałeś. What? Ukryta krowa. Rozmnóż je. I to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Jak rozmnożymy krowę taką, grzybową brązową i grzybową czerwoną, co? Jakie będzie ich dziecko? Dobra, chwila, musimy to sprawdzić. To jest za mocne. Więc przygotujmy, słuchajcie, rzeczy do rozmnożenia tych krówek. I na live na pewno je przetransportujemy, słuchajcie, naszej bazy, bo one totalnie muszą u nas mieszkać. One wyglądają przecież epicko. Dobra, więc zdrzemnijmy się, już była nas niepotrzebna, zmieniliśmy krowy, wszystko jest dobrze. I strasznie mi to poryło. Jakby, serio, jestem ciekaw, czy wy o tym widzieliście. Czy widzieliście o tych krowach ukrytych? Dla mnie to jest super zaskoczenie i mogę założyć, że żelazny też będzie mieć wielkiego mindfucka, jak zobaczy te krowy. Weźmy pszenicę, okej, to na pewno. I zobaczmy, jak dziwnie będzie wyglądał dzieciak z tych dwóch krów. Znaczy, zakładam, że będzie po prostu albo wda się w ojca, albo wda się matkę, tak w 100%. Ale mimo wszystko chcę zobaczyć. Chcę to zobaczyć. To jest dla mnie nowa rzecz, o której nie wiedziałem. Coś pewnie nawet nie jest nowa, tylko jest jakaś taka mało znana. I wow. Nawet... Nie wiem co powiedzieć, rzadko kiedy Minecraft mnie tak zaskakuje jak teraz. Dzień dobry, krowy! Gdzie wy jesteście? Hej! O, tutaj są. Jezu, co jest grane z nimi. O co chodzi? One są takie piękne, one są takie... Ona wygląda jak krowa mleczna. Znaczy, w sumie krowa mleczna, to masomyślane. W sensie wygląda jak czekolada mleczna. W sensie taka wiecie, nie wiem, jak jest ciemna czekolada, to jest zwykła krowa? To jest taka czekolada... Jakaś czerwona, nie wiadomo czemu, a ta jest taka mleczna, ładna, piękna. Rozmnóżmy je. Zobaczmy te dzieci. Piękne, idealne dzieci. Zróbmy to. Jest! Mała baby, brązowa, jasna krówka, ale kozacko. Dobra, ja się jaram. Ja się mega jaram. To jest coś dziwnego i nowego dla mnie. Więc słuchajcie, my te krowy przeprowadzimy. Będziemy mieli je u nas w domu już w następnym odcinku. A ja ci życzę wesołego nowego roku, nowego, żeby było... Wszystko po twojej myśli i zapraszam codziennie o 9:30 na odcinki na tym kanale. Więc do usłyszenia już jutro. Zostaw łapkę, kup sobie bluzę z Monaliskiem. Cześć!